Siemano, z tej strony Best Margo i witam was w kolejnym odcinku z Margonem. W dzisiejszym oczywiście pobijemy sobie różnych herosów, mam nadzieję. E2, będzie na pewno jakiś tytan, PvP i tak dalej, i tak dalej. Porobimy sobie również pewnie kolejne challenge moim wojownikiem, zobaczymy na ile jest mocny. Znalazłem już na początku odcinka Ameta Daltona, herosa eventowego, 175 level. Czekam teraz jeszcze na Sirexa i będziemy sobie go cisnęli. Dobra, no i pierwszy heros, pozdrowienia dla Serwixa, który ma złamaną rękę. Mam nadzieję, że szybko z tego wyjdziesz. A ja mam nadzieję też dla siebie, że z herosa spadnie jakaś ofensywna legenda, może nawet hero. Już nie wymagajmy nawet legendy, ale hero by się przydało jakieś. No i słuchajcie, jest legendarny naszyjnik, a więc jest legenda na filmie. Zajebiście, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dostał go, znaczy właściwie ją, Sirex. Mamy nagranie z legendą, zajebiście, super. Ktoś napisał komentarz, że legenda spadnie w ciągu dwóch nagrań, w ciągu dwóch dni, właściwie w sensie dwóch odcinków. No i miał rację. Super, że dzielimy. No i tak, niech pokażę mi jeszcze ją. Jest na filmie. No bardzo ładna legenda, naprawdę. Dotyk anioła. Tancerz ostrzy oraz łowca, bardzo, bardzo, bardzo ładna. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, no ten odcinek już będzie udany, już widzę tutaj naprawdę dużo łapek i dużo komentarzy. Chociaż i komentarzami, i łapkami ostatnio rozpierdalacie tak, że po prostu głowa jest mała. Lecimy sobie dalej, mam nadzieję, że loty będą równie zajebiste. Zbijemy sobie jeszcze oczywiście z Sirexem chyba, który też ma szczęście do herosów, oczywiście. Może spadnie coś z sekty, chociaż ja w tym odcinku jeszcze jestem mega zadowolony. Mi nie chodzi o to, żeby mieć ten item, mi chodzi o to, żeby po prostu film był mega ciekawy, a jak jest legenda, to wam się to najbardziej podoba, no i mi też, bo chyba każdy lubi te legendy dropić. Pozdrawiam w ogóle osobę, która napisała, że w ciągu dwóch odcinków dropnę legendę, że spadnie i będzie legenda na filmie, bo naprawdę przewidziałeś to naprawdę zajebiście. Głowa mała, nie? Jesteś takim jasnowidzem, że powinieneś chyba pracować w tych kurwa takich wróżkach, nie? Jak wróżbita macie czy coś tam. Lecimy sobie dalej, teraz będzie Zuf, o ile stoi. Sorry za mój głos, ale jestem chory. Zbijmy jeszcze demonicznych strażników, bo ja nie mam z nich kulek. Mam może z 5 jeszcze. Bijemy sobie Zufka. Zaraz Sataniela, patrz, prawie padłem ty. Kurwa, co jest? Dobra, i lecimy teraz sobie jeszcze na Sataniela. Tutaj ktoś niby stoi, ale jebie mnie to. Dobra, jest Sadolka, więc jeszcze sobie ubijemy Sadolkę. Sataniela nie było. Właściwie nie chciało nam się czekać, tak szczerze mówiąc, na niego, bo ktoś tam jeszcze stał. Poszliśmy sobie na Sadolkę, z Sadolki oczywiście zwykła mikstura. Skoro była legenda, to pewnie teraz będzie w całym odcinku same zwyklaki, ale zobaczymy jeszcze. Poszukamy jakichś herosów. Ja tu zaraz będę Venta próbował znaleźć jakiegoś, bo może Atkę albo oba, w sumie też by się przydali tacy herosi. No i jeszcze Bergę na szybko. Z Bergi oczywiście dwie zwykłe mikstury i teraz już widzimy się pewnie na jakimś herosie. Dobra, zalogowałem się, żeby tutaj poszukać jakiegoś herosa, ale skoro jestem na gąsie, no to sobie go szybko jeszcze ubijemy. No i zobaczymy, co dla nas przyszykował. Najbardziej z niego oczywiście legendę, którą bym chciał, to by była legendarna torba oczywiście. Legenda jest z niego, w sensie czapka i buty nie są mi w ogóle potrzebne, ale torby bym przytulił, bo to jednak się przydaje zawsze. Postaram się znaleźć może Atkę albo obła. Ok, znalazłem obłąkanego łowca orków, wołam już serwer i sobie go klepiemy. Dobra, nikt nie kwapi się do tego, żeby na niego przejść, więc bijemy sobie solo. I zobaczymy, damy trochę szansy, podejdę do przodu, żeby pokazać mu, że jednak trochę szans na wygranie ze mną ma. No ale teraz ostatni cios mu zadam i pokażę, że wcale tak nie jest. A nie jest, czekajcie. No i unikatowe strzały, ale tak, no i co, no jesteśmy na furbolu, nagrywam to następnego dnia, jest dzisiaj sobota, próbuję dzisiaj nagrać, no wiecie, już tą końcówkę jakąś, właściwie nagrać odcinek, bo na razie mam chyba z 4 minuty, zobaczymy jak się uda, jakie dropy uda się lotnąć. Poszukamy może jakichś eventowych herosów, może Atalkę wywalniemy i obła. Może Bacę, bo w sumie na Bacę też bym miał ochotę. Dobrze, pyknijmy sobie jeszcze oczywiście Eska, którego nie może zabraknąć w żadnym odcinku. No i proszę Państwa, jest unikat wymarzony. Wymarzony przeze mnie unikat. Bardzo bym go chciał, ale niestety kliknąłem X. Lecimy sobie na Zyuga. Ze Zyuga przewiduje, albo nie, będzie pusta, albo będzie zwykła tarcza. No jednak miecz, a więc nie jest źle. Lecimy sobie również na Pramatkę, z której będzie zwykły naszyjnik.
Uwaga, jednak nie, jednak mikstura, ale mikstura mi się przyda, bo nie mam ich za dużo. No i jeszcze oczywiście frusz, który jest ostatnio strasznym hamem i nie... A chociaż nie, w ostatnim odcinku dał mi heroiczną różdżkę, więc nie było źle. W tym odcinku jak na razie płaszcz cuchnącego praorka nie jest za dobrze, ale nie jest też źle. Jedno uni na 4-2 nie jest aż tak źle. Dobra, słuchajcie, jesteśmy na czaszce. Ktoś mi napisał, żebym bił czachę z dwurękiem. I tak zrobię, tylko jeszcze wydaje mi się, że ostatni bardziej się przyda niż to CBK. Dobra, bierzemy sobie ostatni i myślę, że takim EQ powinienem ją ubić. Ubijmy, czekajcie, ostatnio mnie wojownicy chyba... Tak, łowca na pewno mi nic nie będzie robił. Ubijmy sobie tego wojownika może najpierw. Najpierw tego wojownika. Kurwa, no 5 hitów, no bez przesady, no. No i chuj już. Dobra, dobra, kurwa. Pozamiatany, kurwa, w chuj. No czemu tak zawsze musi być, ty? Chociaż... Na razie nic nie mówię, ale... Kurwa, no! No bez przesady, ja pierdolę. Dobra, słuchajcie, mamy 75, nie 78, jak napisałem. Eventa w Skałach Mroźnych Śpiewów. Już tam lecę magiem moim, a właściwie mojego zastępcy, no ale też moim po części. No i zobaczymy, co z niego zaraz dropnie. Dobra, już czekamy na ostatnich ludzi. Patrzcie, ogólnie pobrałem sobie ostatni taki dodatek, że pokazuje mi, ile osób mam w grupie, bo zawsze ja sobie liczyłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i tak dalej, a teraz po prostu patrzę sobie na numerki i widzę, jest 7 osób w grupie, mogę dodać jeszcze 3. I po Herosie pokażę wam od razu to, co bardzo się pojawia, pytanie, które bardzo często pojawia się w komentarzach, mianowicie o moje ramki, które to są dokładnie, zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, chyba będziemy... bili. W ogóle stoi 10 osób i jedna nie jest dodana, nie wiem dlaczego. Ale chyba już zaraz powinno się ubić go. Dobra, mamy dychę. Będziemy już bili, to już jest pewne. 10 osób w grupie, tak, na pewno tak. 10 osób, a więc bijemy. Dycha, bijemy. Powinno być dużo lotów. Mam nadzieję, że... Wow, patrzcie. Kurna, no niezłe, ty. Smocze runy sobie wezmę. A resztę raczej mi nie interesuje, reszta, wiecie? No bo dobra, weźmy sobie w ten sposób. Chociaż w sumie dobra, jednak biorę same runy. Zobaczymy, czy dostanę przynajmniej to. Nie dostałem niestety nic, lecimy sobie dalej. Szanse ty masz i to duże, ale... No zaraz zobaczymy. Przeciwnik nie zgadza się na walkę jak na razie, więc... za bardzo cię zaatakować nie mogę. Dobra, słuchajcie. Ej, coś... się od... Aha, dobra, chyba jakiś lag był i on od razu jest przy mnie. No dobra. Kula ognia. Jacek kazał mi bić pierwszymi umkami. Według mnie niektóre drugie są u niego lepsze, ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie idzie dość dobrze. No i poszło bardzo dobrze. Dzięki za walkę. Idziemy sobie dalej. Kobik Margonem, pozdrówki dla ciebie. Pozdrów na SK albo sekcie. Pozdrawiam oczywiście na SK, które już jest nam bardzo dobrze znane i liczę na to, co napisałeś w komentarzu, czyli na heroik albo legendę. Jeśli się to spełni, no to będzie zajebiście. Idziemy na pramatkę. Idziemy na pramatkę, z której dropimy naszyjnik. Wymarzony naszyjnik prawie. Prawie. Gdybym miał fioletową fioletowe obramowanie, byłby wymarzony. Zezjuga... No i Kowik Margonem, słuchaj, jesteś naprawdę... No jasno widzę, jakich mało. Nie, no naprawdę bardzo dobrze trafiłeś. Słuchaj, heroik albo legenda? No heroik jest, zajebiście. Aha, i miałem wam pokazać moje obramowania. Zapomniałem, ale już wam pokazuję po tej E2. No i tak. Słuchajcie, moje obramowania. Najpierw pokażę, bo wiecie, jak je znaleźć, ale... Ramki temu. Używam tych od Peszosława. Klikacie sobie oczywiście zainstaluj, odświeżacie grę. I gdy gra wam się już załaduje ponownie, wchodzicie sobie w ustawienia, ustawienia, konfiguracja tutaj. Tutaj klikacie sobie czerwoną konfigurację i ja używam dokładnie tych pod sam koniec. One się... od zróżnicowanego, czyli to są te. To są te od zróżnicowanego. On ma chyba, z tego co widzę, tylko jedne obramówki, więc no, używam tego, tych ramek od niego. Czasami jeszcze sobie używam nieco innych, ale pytacie o moje obecne, więc nie będę wam pokazywał tamtych. Używam tych od zróżnicowanego. Kali Cox, pozdrówki dla ciebie, lot razy 5. Nie odmówię oczywiście.
Bijemy Bill Powera, 225 level Heroes eventowy, kurde, nie umiem się wysławiać jak na razie na tym filmie, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Podwójny atak ofensywny, 80% na jego koncie. Bijemy sobie dalej. Oczywiście biję z C-Rexem, z którym już dropnąłem legendę, więc gdybym dropnął drugą, byłoby to nie do pomieszczenia w głowie, więc nawet nie liczę na legendę, ale na może jakieś fajne herko przydałoby się na tego tropka. Jeszcze w sumie tutaj są to budki jedynie, ale chyba budki z niego nie dropią żadne. Zobaczymy. Aha, no, drugi raz w tym samym miejscu i drugi raz pusty, więc nie za fajnie. No i mam czarującą Atalię, zaraz zawołam sobie grupę, ale chyba przyjdę tutaj tropiciel, no bo dobra, co tam, na legendzie mi nie zależy, zależy mi, żeby była legenda na filmie, a niekoniecznie, żebym ja ją dostał. Bijemy teraz. Dobra, są trzy osoby, reszta nie przyszła, więc... Aha, dobra, czekajcie. Dobra, bijemy jednak trójkę. Trzy osoby, więc powinny być, no jeden, dwa lot, zobaczymy jak to się potoczy. Unikatowe. Przeklęty unikat, właściwie okowy wiedźmy. Czyli te rękawice, o których mi pisaliście w komentarzu, że one mają ilość użyć i jak je założę, to nie jest jako błogosławieństwo w sensie tutaj, tylko zdejmą mi się łapy z obła i dostanę te rączki z atki. W ogóle takie kiedyś tutaj mi... Aha, te są takie, zobaczę czy to serio tak działa. No serio, ale i tak ich nie będę nosił, więc sobie zdejmę. No ja chciałem tylko sprawdzić. Okej, to lecimy sobie dalej. Dobra, trochę herosów było, pora wrócić sobie nieco na E2. Bijemy sobie ducha władcy klanów. Mam nadzieję, że go ubiję. Smoczuś, pozdrówki dla ciebie, ale tej E2 raczej nie uda mi się ubić, już to widzę. No, chociaż może, jeśli wszedłby jakiś dotyk fajny, albo jakiś ostatni, który... O, czekajcie. Na razie chyba nie jest źle. Jakieś klątwy również wchodzą, chyba damy radę. Smoczuś, trzymaj kciuki, bo to jest twoja chwila, uwaga. Jeszcze 1% i zielone orczyche. Nie, no to jest zwykły przedmiot, no ale pozdrówki masz. Mam nadzieję, że w następnym odcinku się postarasz nieco bardziej. Ja spróbuję się też nieco bardziej postarać, chociaż nie jest taki zły, no czekajcie. 47 wszystkich cech. No ten ma 76, więc jest chyba nieco lepszy. Dobra, zostanę przy swoim. Dobra, szukając burka oczywiście przechodzimy, szukając obła przechodzimy oczywiście koło burka, więc bijemy go na auto i orczy łuk. Nie wiem, czy tylko tobie nie dawał ten burek legendy, mimo że już na nim nie stoisz. Jeden mój widz stał, ale to chyba już o nim kiedyś mówiłem. No ale ja z burka też nigdy nie dopnąłem nic ciekawego. Nawet te heroiki są słabe z niego, chociaż ta zbroja nam woja, ale rymuje, nawet nie czuję. Dobra, kurwa, ale słaby. Nawet ta zbroja na woja nie jest taka zła w sumie. Ale reszta, nawet ta legenda, no, ochrona żywiołów i staty ma dość słaby. Kurwa, co ona ode mnie chce? No ciągle do mnie No dobra, no herosów żadnych na razie nie mogę znaleźć, ani obła, ani eventowego 75. Więc skoro już jesteśmy tutaj, no to sobie może spróbujemy uczumpać trochę życia Mortenowi, zobaczymy na ile sobie poradzę, ile mi tego HP pozwoli sobie zabrać. Myślę, że zostawię mu około 50%, przesadziłem, ja już mam teraz 50%. Aha, no dobra, czyli tak, czyli 76%, dwa cebeki pod rząd, ty chuj głupi, no. Okej, jesteśmy sobie na SK, bijemy sobie z Yuga. Pozdrówki dla... Moment. Dobrze, Revival, ta E2 jest twoja. Tak jak oczywiście pozostałe trzy, czyli Pramatka i Frusz. Mam nadzieję... Oj, czekaj. Nie, myślałem, że to jest Uni, jednak zwyklak. Ale jeszcze dwie E2, a może nawet trzy, jeśli zrespi się łowca w czasie bicia tych dwóch E2. Zaraz zobaczymy, czy łowca się zrespi. Ktoś tutaj stoi. Erater, czy jakoś tak? No i jeszcze Frusz, który no już sam do mnie wychodzi. Właściwie to nie są tylko jego wstawa, no ale to nie zmienia faktu, że dropnęła zwykła różdżka, więc nie za fajnie. Łowca się zrespił, ale chyba ten typ już będzie go bił. Okej, maniak gier, dla ciebie w tym odcinku postanowiłem przeznaczyć Gotardusa, heroik albo legendę napisałeś. No to zaraz zobaczymy. Ostatnio Gotardus w ogóle zaczął oddawać jakieś tam legendy. I nie tylko te gorsze, czyli te zielone pierścienie, ale te czerwone również. Więc może ci się uda, uwaga. Dobra, to kurde, lecimy sobie dalej. Dawdor123, pozdrówki dla ciebie. Mam nadzieję, że
Raz, dwa, trzy, drobni mi legenda. XD. Dobrze, bijemy sobie w fruszę oczywiście. Kapelusz pradawnej wiedzy. Nie zaskoczyło mnie to za bardzo. Zwykły item oczywiście. Idziemy sobie na pramatkę. No i czy tutaj Dawdur trzyma mocniej kciuki? Zaraz się to okaże. Niestety nie. Ale jeszcze ostatnia szansa Dawdora. A właściwie przed, bo chyba zaraz zrespi się łowca. I zobaczymy, czy Dawdor tutaj się postara na te E2. Widać, że są trzy loty, niestety zwykłe, ale jakiś potencjał w tobie jest, słuchaj. Jeszcze pójdę na łowcę, żeby się upewnić w 100%, czy aby trzymasz kciuki. A więc czekamy sobie jeszcze chwilkę na łowcę. Jest łowca, więc sobie go trzepiemy i uwaga, 3, 2, 1, 0. Także takie trzy loty, fajne. I lecimy dalej. Istami, pozdrówki dla ciebie i trzymam cię za słowo co do sprawy wałka z teściowej. Mam nadzieję, że serio będzie na 100%. Teraz się to okaże. Uwaga, 3, 2, 1. No i wałka niemal są dobre. Kierpce, a więc... jakieś tam zastępstwo jest niby, ale dość słabe. Postaraj się następnym razem bardziej. Piszę komentarze, pozdrówki dla ciebie, mam nadzieję, że uda nam się razem coś dropnąć. Aha, dobra, jestem magiem teraz, czyli muszę bić, a nie podchodzić. Szkielet władcy żywiołów. Jego w ogóle praktycznie nie bije i jest szafir, więc bardzo drogi kamień. Normalnie, w grze nie za bardzo, 4000, więc nawet go nie biorę. Idziemy sobie jeszcze na czachę, ale to nie magiem, tylko wojownikiem. Dobra, słuchajcie, mamy ją. Ja jednak nie biję ją w ochronie żywiołów, tylko w krytycznej. Nie wiem, dlaczego ją biłem w ogóle w ochronie żywiołów. Niby to jest mag, ale chyba bardziej przyda się krytyczna. W sensie mniejsze ciosy od niej przyjmować. No, jak na razie to kurwa nie działa. Aniżeli ten, mieć tam 8% szans, czy ile jest w ogóle w ochronie żywiołów? 12, no dobra. Bijmy sobie, aha, dałem wyzywa, spoko. Bijmy sobie ją błyskawicznym. Jest klątwa, więc jak na razie idzie, no już będzie szło gorzej. Ale może coś się uda zrobić. Jest ostatni, a więc mam jakieś tam szanse na pokonanie jej. 20 ile procent? 18%. No ja już nie mam na nią pomysłu, serio. Nie mam zielonego pojęcia, co jeszcze mogę zrobić. Robimy sobie teściową. Ktoś napisał, że muszę ułożyć rymowankę ze słowem bydlak. I wtedy dropnie legenda, więc bydlak to nie jest teściowa, ja chcę wałek, tym zajęta moja głowa. Dobra, bijemy sobie podwójny, dobra, dajmy auto. No i wałek jest naprawdę bardzo fajny, szkoda, że go nie widać. To chyba taki jakieś, nie wiem, może nowe przedstawienie legend, że ich nie widać. No ale dobra, skoro tak, no to wałek był, więc bardzo fajnie. Lecimy sobie dalej, ale będziemy już kończyli. Myślę, że na SK sobie zakończymy odcinek. Okej, jeszcze tak, 4 ostatnie pozdrówki. Mateusz, Waśko, dla ciebie jest przygotowany Bragard, czy jak to się czyta. Bijemy go i uwaga, pradawne strzały, więc no nie najlepiej, ale lecimy sobie na Zjuga teraz. Już Zjug będzie kogoś innego. Dobra, tym razem również Mateusz, tym razem Mateusz bez spodni. Pozdrówki dla ciebie, ubierz spodnie, bo się jeszcze przeziębisz. I trzymaj kciuki za legendę albo Heroic z E2. Uwaga, ostatni procent, bijemy sobie. I pradawny hełm, więc nie najgorzej. Spodni chyba jeszcze nie założyłeś, ale może w następnym odcinku się poprawisz. Liczę na ciebie. Wokor Kataha, 69% na legendę. Przyjmuję wyzwanie. Lodowy pocisk legendy nie ma, ale jest na szyjnik, który mógłby być legendarny, gdyby miał fioletową ramkę. I jeszcze XDXD, którego boli gardło, mnie też boli gardło, więc jestem z tobą jakoś tam połączony w bólu. Bijemy sobie frusza, pozdrówki dla ciebie, mam nadzieję, że przestanie cię boleć gardło, jedz tabletki i nie pij zimnych napojów. Jest unikat, co prawda z obstawy, ale jednak unikat jest. A tych unikatów mi brakuje. A nie, tych akurat mi nie brakuje. Brakuje mi tych kulek z sekty. Okej, Śledziuks, lol, mimo że już mieliśmy skończyć, to jeszcze bijemy sobie sadka. Może Zufa, jeśli stoi. Śledziuks, lol, pozdrówki dla ciebie. Nie udało się z satem, może uda się z Zufem, który stoi, a więc mamy szansę jeszcze na legendę. Śledziuks, lol oraz Pumba TV lub Pumba TV, zależy jak kto czyta. Lodowy pocisk, tutaj elegancki, jeszcze teraz podwójny, oj, nie wyszedł. Teraz już wyszedł i dwie mikstury, więc nie jest najlepiej, ale w następnym odcinku wyczuwam już naprawdę coś dobrego. W tym odcinku to na tyle. Słuchajcie, poradziliście sobie znakomicie. Kilka osób zgadło loty. No jedna
przy pozdrówkach pomogła mi z legendą, więc to po prostu ta osoba chyba wygrała dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci za to, że napisałeś komentarz. Mam nadzieję, że będzie równie dużo komentarzy pod kolejnym filmem, równie dużo łapek, które też motywują, ale najbardziej tą robotę wykonują komentarze. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!